No, zajebisty początek dnia. Zawsze we wtorki i czwartki rano jeżdżę na kort i gram z kumplem przez 1,5 godziny w tenisa. Biorę ze sobą też zawsze Uszka, mojego psa. Nauczył się zbierać piłki i je nam przynosić, więc nie musimy sami tego robić. My mamy więcej czasu na grę, a Uszek się przy okazji wybiega. Tempo dziś było naprawdę spore, to też byłem po meczu mocno wyjebany. Kumpel pojechał w swoją stronę. Ja jeszcze poszedłem zapłacić za kort i idę sobie do auta. A tam już za kierownicą siedzi Uszek i mówi, że on poprowadzi, a ja żebym sobie odpoczął. Myślę, w sumie niedaleko do domu, to może nas bagiety nie złapią, a ja złapię oddech. Po drodze wstąpiliśmy jeszcze na myjnię, bo auto ujebane, a dodatkowo Uszek jeszcze przepierdolił przez kort i trzeba było obmyć opony. I co zrobił ten skurwiel? Wpierdolił się w maszynę na myjni! Jeszcze się skurwiel próbował tłumaczyć, że tam wąsko i trudno jest wcelować, a on jest psem i nie umie jeździć. Jak nie umiesz, to po chuj się pchasz, no kurwa! Nie dość, że auto rozjebane, to jeszcze muszę płacić za naprawę maszyny. A jaki z tego morał? Nie dawajcie prowadzić samochodu kobietom i psom. Najpierw robią słodkie oczy i mówią, o ja poprowadzę, ty sobie odpocznij. A jak już napytają biedy, to kurwa za chuj się do winy nie przyznają. Będzie wasza wina, bo wydaliście im auto.